Dziś opowiem Ci, kto i kiedy utworzył Księstwo Warszawskie, jaki był jego ustrój, a także jak Polacy zasłużyli się podczas wojen napoleońskich. Zapraszam! W latach 1805-1807 Napoleon odnosił zwycięstwa nad Austrią, Prusami i Rosją, co naturalnie rozbudzało nadzieję w Polakach na odzyskanie niepodległości. Gdy w 1806 roku Francuzi pokonali Prusy i wkroczyli do ich stolicy, czyli do Berlina, Polacy wszczęli zwycięskie powstanie w Wielkopolsce, rozbroili oddziały pruskie i powołali własne władze. To obraz przedstawiający wjazd Henryka Dąbrowskiego do Poznania w listopadzie 1806 roku, który to przerodził się w patriotyczną manifestację. W 1807 roku na mocy pokoju w Tylży zawartego między Napoleonem, Rosją i Prusami powstało Księstwo Warszawskie. Było ono niewielkie, bo obejmowało jedynie ziemie, które Polsce zagarnęły Prusy podczas drugiego i trzeciego rozbioru, czyli Wielkopolskę, część Mazowsza i Suwalszczyznę. A Gdańsk stał się wolnym miastem, czyli niezależnym państwem, choć po prawdzie był on kontrolowany przez Francję. Dla Polaków Księstwo Warszawskie było namiastką wolności. Wielu liczyło na to, że jest to tylko pierwszy etap odrodzenia Polski i dzięki Napoleonowi Polska powróci na mapę Europy w swoich dawnych granicach. Ciekawostka? Rozmowy pokojowe w Tylży prowadzono na tratwie zacumowanej na rzece Niemen, która to rzeka była naturalną granicą pomiędzy Prusami, podbitymi przez Francję, i Rosją. W 1807 roku Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję. Na czele nowego państwa stanął książę warszawski, którym został Fryderyk August z dynastii Wettinów, który to był wnukiem Augusta III. Był on władcą Saksonii, z którą Księstwo Warszawskie utworzyło unię personalną. W konstytucji zapisano trójpodział władzy. Książę z Radą Ministrów dysponował władzą wykonawczą. Mógł też składać projekty ustaw i prowadzić politykę zagraniczną. Władzę ustawodawczą miał dwuizbowy Sejm, który miał obradować co 2 lata. Władzę sądowniczą sprawowały niezależne sądy. Konstytucja, a potem także kodeks Napoleona gwarantowała równość obywateli wobec prawa. Zniesiono poddaństwo, przyznano chłopom wolność osobistą i od tej pory mogli się oni swobodnie przemieszczać. Mieszczanie mogli sprawować urzędy państwowe, a poza tym otrzymali prawo do nabywania ziemi. Prawa wyborcze miała szlachta, bogaci mieszczanie, księża i zasłużeni żołnierze. Księstwo dysponowało też własną armią, na czele której stał książę Józef Poniatowski, bratanek Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli ostatniego króla Polski. To obraz przedstawiający nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu, namalowany przez Marcella Baciarellego z 1811 roku. Widzimy tu siedzącego na tronie Napoleona Bonaparte. Jego postawa ma symbolizować zwierzchnictwo Francji nad nowo powstałym Księstwem Warszawskim. Przed cesarzem stoi Stanisław Małachowski, który, jak pamiętamy, w latach 1788-1792 był marszałkiem Sejmu Wielkiego i współautorem Konstytucji 3 maja. W Księstwie Warszawskim był on prezesem Rady Ministrów. W całej scenie przypatruje się Józef Wybicki, jeden z najważniejszych polskich polityków, który zajmował się chociażby organizowaniem zaopatrzenia dla armii. W rzeczywistości scena, jaką widzimy na tym obrazie, nie miała miejsca. Bonaparte nie wręczył Konstytucji Księstwa Warszawskiego polskiej delegacji, a jedynie podpisał dokument. A to herb Księstwa Warszawskiego. Pierwsza jego część była herbem saksońskiej dynastii Wettinów, a druga to biały orzeł symbolizujący Polskę. Polacy mieli przeważnie pozytywny stosunek do Napoleona i nie traktowali go jako najeźdźcy. Mieli nadzieję, że przy jego pomocy odbudują kraj w dawnych granicach, dlatego wojska polskie angażowały się we francuskie kampanie wojenne. W 1808 roku wzięli udział w wojnie między Francją a Hiszpanią, mimo że w ogóle nie było to w ich interesie. Szczególnie ważna była tu szarża polskich szwoleżerów, czyli lekko zbrojnej kawalerii w wąwozie Somosierra, którego zdobycie umożliwiło Napoleonowi dostanie się do Madrytu, stolicy Hiszpanii. Z kolei w 1809 roku wybuchła wojna między Francją a Austrią. Austriacy najechali Księstwo Warszawskie. W bitwie pod Raszynem Polacy dowodzeni przez księcia Józefa Poniatowskiego zwyciężyli Austriaków, a następnie zajęli znajdujące się w obrębie Austrii Kraków, Lublin i Zamość. W
W traktacie pokojowym kończącym tę wojnę przyznano Księstwu Warszawskiemu ziemię, jakie Austria zagarnęła podczas trzeciego rozbioru, wschodnie Mazowsze i dużą część Małopolski z Krakowem. W 1812 roku Napoleon sformował wielką armię i ruszył na Rosję. Polacy wystawili około 100-tysięczną armię, by wspomóc Francję. Było to wiele dla tak małego państwa. Polacy walczyli, by zdobyć Smoleńsk, a następnie pod Borodino. Jako pierwsi wkroczyli też do Moskwy, a podczas odwrotów sławili się w bitwie nad Berezyną. Z wyprawy na Rosję powróciło zaledwie 13 tysięcy polskich żołnierzy. Mimo to książę Józef Poniatowski nie chciał przejść na stronę Rosji. W 1813 roku wziął udział w bitwie pod Lipskiem. Osłaniał odwrót armii napoleońskiej. Przez to, że sojusznicy zbyt szybko wysadzili most na Elsterze, książę próbował przeprawić się przez rzekę Konno, ale z powodu podniesionych ran utonął. Został on pochowany w podziemiach katedry na Wawelu. Francja przegrała bitwę pod Lipskiem, a w 1815 roku zlikwidowano Księstwo Warszawskie. Ciekawostka. Napoleon mianował 26 najlepszych dowódców na stopień marszałka Francji. Książę Józef Poniatowski był wśród nich jedynym cudzoziemcem. Mimo klęski Napoleona w Polakach przetrwał mit napoleoński, czyli przekonanie, że cesarz Francuzów cenił Polaków i był ich przyjacielem. Było to ważne, zwłaszcza w XIX wieku, w czasach niewoli narodowej. Czczono pamięć żołnierzy Legionów i Księstwa Warszawskiego. Byli oni inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków walczących o odzyskanie niepodległości. To pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Jego autorem jest duński rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen, który wzorował się na rzymskim pomniku konnym cesarza Marka Aureliusza. Dlatego książę jest w stroju rzymskiego wodza, a w prawej ręce trzyma miecz. Rzeźba powstała w 1831 roku. Kilka lat później wywieziono ją do Rosji, skąd powróciła w 1922 roku. Początkowo stała na dziedzińcu Zamku Królewskiego, później przed grobem nieznanego żołnierza. W 1944 roku, po upadku Powstania Warszawskiego, pomnik zniszczyli Niemcy. Ale dzięki temu, że Duńczycy zachowali projekt, możliwe stało się jego odtworzenie. Duńczycy podarowali kopię rzeźby Polakom w 1965 roku. Tym razem ustawiono ją przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Prezydenckim i stoi tam do dziś. Zapamiętaj najważniejsze. W 1807 roku na mocy pokoju w Tylży Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie. W skład tego niewielkiego państwa weszły ziemie polskie, zajęte przez Prusy podczas II i III rozbioru. Księstwo Warszawskie otrzymało konstytucję, która wprowadzała trójpodział władzy i równość obywateli wobec prawa. Władcą został król Saksonii, która połączyła się z księstwem unią personalną. Wojska Księstwa Warszawskiego brały udział w wyprawie Napoleona na Rosję. Wsławiły się w bitwie pod Borodino podczas zdobywania Moskwy i w bitwie nad Berezyną. Klęska Napoleona pod Lipskiem przesądziła o losie Księstwa Warszawskiego. Zostało ono zlikwidowane w 1815 roku.